Cześć, tutaj Kawiak Jones i w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o 6 najdłuższych jaskiniach na świecie. Możesz potraktować ten materiał jako zapowiedź kolejnych odcinków, bo obiecuję, że pewnego dnia spenetruję i te dziury, no i oczywiście nagram z tego jakiś materiał na ten kanał. Gotów? No to zaczynamy. Miejsce 6. Jaskinia Shuanghedong, Chiny. Długość co najmniej 257 km. Ta najdłuższa jaskinia w Azji leży w prowincji Suyang w Chinach. Powstała w skałach gipsowych i dolomitowych, a do jej wnętrza prowadzą aż 203 wejścia. Obiekt ten odkryto dopiero w 1988 roku i od tamtej pory zorganizowano ponad 20 ekspedycji, z których każda odkrywała kolejne partie. Obecna długość 257 km i głębokość 466 metrów w przyszłości na pewno ulegną zmianie. Wewnątrz jaskini można zobaczyć co najmniej 3 podziemne rzeki oraz liczne wodospady. A jeżeli myślisz, że ze względu na absolutną ciemność w jaskiniach nie ma życia, to jesteś w błędzie. W Shuanghedong można spotkać unikatowe krewetki jaskiniowe, kilkukilogramowe ślepe ryby, żaby, salamandry, pająki, pijawki, no i oczywiście nietoperze. Miejsce 5. Jaskinia Optymistyczna, Ukraina. Długość? Co najmniej 266 km. Pewnie nie spodziewałeś się ukraińskiej jaskini w tym zestawieniu, a tym bardziej ukraińskiej jaskini optymistycznej. A jednak, ta najdłuższa gipsowa jaskinia świata oraz najdłuższa jaskinia w całej Euroazji znajduje się tylko 340 km od granic naszego kraju. Obiekt ten został odkryty stosunkowo niedawno, bo w 1966 roku i od tamtej pory regularnie odkrywane są nowe przejścia. Co ciekawe, ten optymistyczny obiekt posiada tylko jedno wejście, a cały labirynt znajduje się na obszarze tylko 2 km². Jego ciągi mają więc nie więcej niż 3 metry szerokości i 1,5 metra wysokości oraz są częściowo wypełnione błotem. Cała jaskinia powstała w grubej na 30 metrów warstwie gipsu, więc nie jest zbyt głęboka. W środku znajduje się podziemne muzeum, jeziorka, liczne galerie naciekowe oraz unikatowa podziemna wystawa figur gipsowych, która nawet na wideo robi niesamowite wrażenie. Niedaleko od jaskini optymistycznej znajduje się jaskinia jeziorna o długości prawie 128 km. Jeżeli kiedyś uda się odkryć połączenie pomiędzy tymi jaskiniami, to zespół tych obiektów osiągnie prawie 400 km długości. Miejsce 4. Jaskinia Sistema Oxbelha, Meksyk. Długość? Co najmniej 270 km. Nazwa tej jaskini w języku Majów znaczy trzy ścieżki wody. Jest to nazwa całkiem adekwatna, bo do niedawna była to najdłuższa podwodna jaskinia na świecie. System Oxbelha odkryto dopiero w 1996 roku i podobnie jak poprzednie jaskinie, jego długość ciągle rośnie. W jaskini znaleziono liczne szkielety, w tym najstarszy szkielet ludzki znaleziony w obu Amerykach, Ewę z Naharon, która żyła około 13 600 lat temu. Dzięki dzisiejszej technologii możemy nawet spojrzeć Ewie prosto w twarz. Do jaskini można wejść, a raczej wpłynąć wieloma różnymi drogami, bo do jej wnętrza prowadzą aż 140 cenoty, czyli naturalne studnie krasowe. Dzięki temu, że ten system jaskiniowy powstał w wapieniu, który naturalnie filtruje przepływającą przez niego wodę, jest ona bardzo czysta i przejrzysta. Suche partie podziemi wykorzystywano od tysiącleci do pochówku zmarłych, dzięki czemu ta jaskinia dzisiaj to nie tylko raj dla nurków, ale i dla archeologów. Miejsce 3. Jaskinia Jewel, USA. Długość? Co najmniej 325 km. Ta jaskinia została odkryta w 1900 roku przez dwóch braci, którzy przypadkowo natrafili na ciąg zimnego powietrza wydostającego się ze szpary w zboczu kanionu. Otwór okazał się być jednak za mały dla człowieka i trzeba było go poszerzyć dynamitem. Po wejściu do środka ich oczom ukazały się znaczne ilości kryształów kalcytowych, dlatego nazwali to miejsce jaskinią klejnotów. Do 1959 roku poznano tylko 2 km tej jaskini. Dopiero w późniejszym okresie rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę eksplorację, jak do tej pory odkryto 325 km podziemnych ciągów. Od 1939 roku jaskinie można zwiedzać. Około kilometr jest wybetonowany i oświetlony. Ale jako że to jaskinia w USA, to oprócz schodów postawiono też na windę. Wykuto dla niej prawie 100-metrowej głębokości szyb, który służy do dzisiaj. W tej jaskini oprócz standardowych formacji naciekowych jak stalaktyty czy stalagmity można zobaczyć również bardzo rzadkie balony hydromagnezowe, które powstają, gdy gazy z ciągle nieznanego źródła stopniowo napełniają elastyczną substancję, tworząc unikatowe balony. Co ciekawe, na podstawie ruchów powietrza z i do jaskini obliczono, że poznane do dzisiaj 322 km ciągów odpowiadają tylko 3 do 5% całkowitej masy powietrza zawartej w tej jaskini. Więc i w tym przypadku można się spodziewać kolejnych odkryć w najbliższych latach.
Miejsce drugie. Jaskinie Sac Actun y Dos Ojos, Meksyk. Długość co najmniej 360 km. Na drugim miejscu znajdują się jeszcze dwie jaskinie, z tego względu, że dopiero niecały rok temu odkryto połączenie pomiędzy nimi i jeszcze nie ustalono jednej nazwy. Zespół jaskiń Sac Actun y Dos Ojos tworzy najdłuższą podwodną jaskinię na świecie. Podobnie jak z Oxbelha, system ten powstał w wapiennych skałach i można do niego wejść przez jeden z 215 cenotów, z którymi jest połączony. Nie jest to głęboka jaskinia, bo w najgłębszym miejscu ma tylko 101 metrów, ale ze względu na fakt, że system odkryto dopiero w 1987 roku, praktycznie co rok pojawiają się nowe dane na temat długości i głębokości. Co ciekawe, ten system jaskiniowy połączony jest z oceanem, a poziom wody bardzo często zmienia się pod wpływem fal i prądów oceanicznych. Do dziś nie natrafiono jednak na te połączenia i wiemy o nich tylko dzięki badaniom wykorzystującym kolorowe markery dodawane do wody. W jaskini na głębokości 57 metrów natrafiono również na szkielet mastodonta oraz liczne szczątki ludzkie, w tym takie, które leżą tam już od 12 tysięcy lat. Miejsce pierwsze. Jaskinia Mamucia, USA. Długość? Co najmniej 651 km. Jaskinia Mamucia wbrew swojej nazwie nie ma nic wspólnego z mamutami. Jej nazwa spowodowana jest jej mamucimi rozmiarami. Jest blisko dwa razy dłuższa niż poprzednie jaskinia w tym zestawieniu, a jej długość odpowiada mniej więcej trasie Przemyśl-Gdańsk i ciągle rośnie. Jest to również najdłużej eksplorowana jaskinia w tym zestawieniu, gdyż odkryto ją jeszcze w 1791 roku. Rdzenni Indianie odkryli ją już znacznie wcześniej, bo około 4000 lat temu, i zeksplorowali około 30 km pod ziemi. Tak dokładny dystans znamy dzięki pozostawionym na stropie śladom pochodni, którymi posługiwali się Indianie. Jaskinia Mamucia jest również bardzo ważnym stanowiskiem archeologicznym. Odkryto tutaj wiele idealnie zachowanych ciał Indian, którym z różnych powodów nie udało się wyjść na powierzchnię. Najbardziej znane znalezisko to odkryty w latach 30. XX wieku zagubiony John, żyjący około 2-2,5 tysiące lat temu Indianin, który wydobywał gips w jaskini. Podczas podkopywania dużego kawałka wapienia John przegiął i głaz w pewnym momencie spadł, przygniatając go. Fachowiec jednak przeżył ten wypadek i zdołał nawet wydobyć głowę i ramię spod kamienia. Niestety, reszta ciała została pod kamieniem, a John zmarł najprawdopodobniej z wycieńczenia. Dzięki warunkom panującym w jaskini, mumia, pomimo że przeleżała tam już ponad 2000 lat, zachowała się w tak dobrym stanie, że można było nawet określić ostatni posiłek Johna. Składały się na niego nasiona orzesznika oraz pestki słonecznika. Ciało Johna można było oglądać w muzeum aż do lat 70., kiedy to nagle postanowiono, że ze względu na szacunek do zmarłego lepiej będzie je zakopać w okolicach miejsca, w którym zmarł. Dokładna lokalizacja pochówku znana jest tylko i wyłącznie dyrektorowi Parku Narodowego, na terenie którego leży jaskinia. Ten najdłuższy system podziemny na świecie z wiadomych przyczyn jest niemalże szturmowany przez turystów. Szacuje się, że około 600 tysięcy turystów rocznie odwiedza tą jaskinię, co czyni ją również najczęściej odwiedzaną jaskinią na świecie. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym zestawieniu, chociaż pewnie za rok czy dwa będzie ono już i tak nieaktualne, gdyż ciągle odkrywane są zarówno dalsze partie znanych jaskiń, jak i kompletnie nowe obiekty. Moim zdaniem to tylko kwestia czasu, zanim odkryjemy jaskinię dłuższą niż 1000 km i wcale nie musi być tak, że będzie to jedna z jaskiń zamieszczonych w tym zestawieniu. Jeżeli lubisz podziemne klimaty, to zapraszam do mojej grupy na Facebooku Kawiak Jones i Spółka. Publikuję tam wiele ciekawych materiałów na temat szeroko rozumianych podziemi oraz informacji o organizowanych przeze mnie wyjazdach pod ziemię, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!